Cześć, dzień dobry. Super Cię dzisiaj widzieć e, na kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy o, troszeczkę o startupach. Wejdziemy w startupy, wejdziemy w ten temat, bo też e, śledzę ten rynek może poniekąd bardziej w formie słuchania podcastów. Czy to biznes dziś, czy jest taki podcast Mamo Zakładam Firmę i tam sobie e, bazuję na researchu robionych przez Panów prowadzących te podcasty. Ale mam też swoje przemyślenia i moim pierwszym przemyśleniem jest ta, moje pierwsze przemyślenie jest takie, że ten pierwszy etap rozwoju firmy, jeżeli je, robisz coś innowacyjnego, to musisz bardzo szybko urosnąć. W tej pierwszej fazie musisz bardzo mocno dbać o akwizycję nowych klientów, ponieważ jeżeli masz coś innowacyjnego, to więksi gracze, którzy mają większy kapitał, którzy mają większą liczbę userów, którzy mają większe możliwości inwestorów, bardzo szybko mogą ci podkraść ten pomysł, najzwyczajniej w świecie go przejąć i zrobić to jeszcze lepiej niż ty robisz. Dla przykładu, tutaj takim potężnym wzrostem był OpenAI Chat GPT. E, bardzo szybko urośli. W tej chwili Google ma bardzo duże problemy, żeby z nimi rywalizować tym swoim bardem. Mimo, że Google posiada potężne zasoby, potężne pieniądze i niesamowite zaplecze technologiczne, to mimo wszystko na razie ten wyścig przegrywają i być może te rozdanie w, w, w kategorii wyszukiwań użytkowników na świecie będziemy mieli bardzo mocne przetasowania. Być może Google. Straci swoją dominację. Kto wie, kto wie, na razie dużo osób przerzuciło się na Microsoft Bing, także ta liczba użytkowników Binga i, i narzędzi Microsoftu rośnie. A nie wiem, czy wiesz, w ogóle Microsoft, jako taki cały ekosystem, ma, ktoś tam mi gdzieś tam słuchałem, że ma więcej danych o użytkownikach niż tak naprawdę Google. Bo, bo, bo mamy Windowsa, mamy Androida i tak dalej, to są wszystko gdzieś tam powiązane kapitałowo podmioty pod Microsoft, więc no to jest ciekawy, ciekawy wniosek. Ale do czego zmierzam? Na przykład, taki Mid Journey, technologia AI, która tworzy grafiki. Mi się wydaje, że wkrótce na przykład Canva może mieć takie funkcjonalności jako duży gracz, który posiada już przepotężną pulę użytkowników. Może wprowadzać te technologie do siebie i już wprowadza. Tak samo Photoshop. To nie jest tak, że wychodzi Midgerni Journey i Photoshop znika ze świata i nikt go nie używa, tylko właśnie ten Photoshop, jako potężna baza użytkowników, kapitału, możliwości, funkcjonalności, zaplecza technologicznego, przejmuje od Mid Journey i innych tego typu narzędzi swoje technologie. I tak jest ze wszystkim, tak? Powstał czat GPT i te technologie, te narzędzia, które mają już pulę użytkowników, wdrażają tego czata do siebie Wy i trwa wyścig zbrojeń, które narzędzie który software szybciej wejdzie w AI. E I ma to duży wpływ też na wycenę takiej firmy, więc jeżeli firma ma AI, no to jest to firma innowacyjna, tak? Więc idziemy tymi torami, a nie zawsze nawet to się przekłada na jakąś specjalną pozytywną funkcjonalność. No ale na przykład narzędzia SEO, już e, Surfer SEO, co wprowadził e, na rynek angielski, na rynek. E, anglojęzyczny, narzędzie, które pisze artykuły za pomocą AI, jednocześnie optymalizując te treści pod frazy kluczowe, które wypluwa surfer. Czyli mamy bardzo dobrze przygotowaną treść, której nawet nie musi sprawdzać człowiek e, pod SEO, tak? I to jest... Punkt zwrotny w całym pozycjonowaniu, e, i to pozycjonowanie na pewno się zmieni, kiedy rynek nasyci się tymi treściami, szczególnie to, ten rynek anglojęzyczny. E, tam już pewnie jest hmm, to na bardziej zaawansowanym poziomie. Nie dość, że większa konkurencja na dane frazy, to jeszcze jest potężna pula specjalistów w języku angielskim, no bo w Polsce tych specjalistów, takich SEO-AI, owych takich jak ja się już w tej chwili czuję jako specjalista SEO-AI. To w tworzeniu kontentu oczywiście, nie w backlinkach i tak dalej, czy, czy optymalizacji strony, tylko w kontencie, to hmm, myślę, że tych ludzi jest niewiele. Myślę, że tych ludzi jest stosunkowo niewiele, bardziej w tysiącach osób niż w dziesiątkach tysięcy na Polskę. Co prawda, ja uczę cały czas, edukuję w tym zakresie, ale patrzę po wyświetleniach moich filmów, to też nie są potężne liczby, tylko bardziej w tysiącach. Bardziej. Hmm, Chociaż tam 2000, 3000 złapało w 3-4 miesiące taki film wyświetleń, więc myślę, że mam takich na osoby, które mnie naśladują i bardzo dobrze, ale, ale dalej jest to mało. Ja widzę, że nawet ten, to środowisko copywriterów, które powinno w pierwszej kolejności iść w tym kierunku i uczyć, edukować, rozwijać, wdrażać, to jest przeciwne, jest taki mur beton. I zao, zarówno ci tradycyjni SEO-owcy czują się zagrożeni, jak i ci copywriterzy, copywriterzy yy, i boją się tej technologii. Mówią, że to nie działa, że Google nie będzie tego indeksował, że Google będzie banował. Cudawianki wymyślają, żeby tylko zachować pracę, a zamiast pójść w tym kierunku innowacyjności. I ja widzę na tych grupach Discordowych, na różnych forach Facebookowych, że. Um, copywriterzy się bronią, zamiast pójść w tą technologię, to oni są tymi taksówkarzami, którzy tam 10 lat temu strajkowali, że, że Uber wchodzi do Polski, czy tam, no, nie wiem ile to, 10 lat temu było pewnie gdzieś. Ee, że Uber, że to, że aplikacja Uber, Bolt, że oni chcą tradycyjne taksówki i tak dalej. Bronili się przed tą technologią. I, I tak jest zawsze, jak wchodzi coś nowego, tak? Że ludzie chcieli mieć dorożki zamiast jeździć samochodami, chcieli mieć szybsze konie i tak dalej. Nie myśleli tymi kategoriami rozwoju, a AI to jest zdecydowanie przełom. To jest przełom na miarę internetu, to... Naprawdę, to jest tak istotny przełom, jak wejście globalnego internetu, internetu do telefonów komórkowych. Eee, te małe organizacje składające się z kilku osób, tak jak moja firma, będą w stanie stawać się bardzo obszerne przychodowo. Będziemy w stanie robić dużo więcej jako jednostki dzięki no-code, dzięki automatyzacjom, dzięki łączeniu tych wszystkich procesów i komunikowaniu się z AI. W tym obszarze polecam obserwować Adama gospodarczyka i Grzegorza Roga. Bardzo mocno tych panów śledzę, ich startupy, ich projekty. Oni naprawdę wyznaczają trendy na rynku polskim, budują społeczności wokół tych tematów. I, I myślę, że tam możecie się bardzo dużo po prostu ciekawych rzeczy dowiedzieć i być przed rynkiem. Nie bądźcie tymi taksówkarzami marudzącymi na strajkach, że, że wchodzi Uber. Kolejny wątek, ja dzisiaj sobie nie przygotowywałem specjalnie dużo wątków, ale chcę Wam co nieco powiedzieć moich przemyśleń, bo ja sobie czasem tak przemyślę, coś sobie zanotuję i potem do Was z tym wracam. Że my nie nadążamy za rozwojem technologii i, i ona staje się dla nas normalna. I wyobraź sobie, że widzimy coś pierwszy raz, a jest to już dla nas normą akceptowalne, zrozumiałe. Na przykład w, w, tak kilka lat temu iPhone wprowadził taką technologię, że wykrywa twarze ludzi na zdjęciach i potem Ci segreguje wszystkie zdjęcia na podstawie twarzy. Ja teraz sobie właśnie klikałem, zobaczyłem w albumy, e, miałem przygotowane, gdzie e, mogłem sobie kliknąć w twarz danej osoby, tu w moją partnerkę, kliknąłem tu w jakiś tam z, z, jakiegoś klienta i wyszukuję Ci wszystkie zdjęcia z tą osobą. I parę lat temu to. No, dzisiaj sobie na to, to spojrzałem, i to jest takie dla mnie normalne. Nie zastanawiam się, jak to działa. W jaki sposób. W dobie AI to jest totalnie normalne. I masa takich rzeczy, codzien, co w codzienności powstaje że widzimy, mimo że widzimy coś pierwszy raz, to jest dla nas normalne. Ostatnio widziałem w galerii jakiś tam robot jeździł i nie, wiem, nie pamiętam do czego ten robot służył, ale jeździł po galerii, coś tam załatwiał, można było z nim pogadać i tak dalej, nie? I, I nie było do takiego, wow, szok, nie wiadomo, jestem w szoku, niesamowite, tylko dla mnie to już było normalne. Albo e e e roboty robiące kawę, roboty robiące hot dogi i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko dla nas normalne, mimo że widzimy coś pierwszy raz. I takie są moje przemyślenia, czy też tak masz, że kiedyś, 20 lat temu, jak widzieliśmy coś nowego, na przykład, nie wiem, schody ruchome. To się zachwycaliśmy. Jako dziecko, pamiętam, jak pojechałem gdzieś i były skody ruchome, to jeździłem w te i we te, bo to była dla mnie nowość. E, bo u mnie w mieście w ogóle czegoś takiego nie było i pamiętam, że nawet jak powstała jakaś galeria, to dzieci potrafiły ze szkoły uciec. Naprawdę były takie czasy. <laughs> tak jak nasi dziadkowie biegali na, stop, na boso po śniegu, no to my się zachwycaliśmy, że tutaj ruchome schody. I pamiętam, że był taki Kaufland, gdzie była taka, nie schody, tylko taka zjeżdżalnia ruchoma i dzieci właśnie tam potrafiły uciec ze szkoły i sobie jeździć w tej weftę. No, bardzo ciekawe czasy i perspektywa. No, dzisiejsze dzieciaki by sobie na nas popatrzyli i pukali w głowę, e, ale takie były realia, nie? A, a dzisiaj wchodzi coś nowego, widzimy coś pierwszy raz i a, okej, okay. no rzeczywiście jest to możliwe, jest to realne, wiem jak to zrobić, nie? Ja na przykład widziałem ostatnio, nie wiem, punkt, bitomat, totalnie bezobsługowy, kamery, wszystko, możesz sobie skorzystać, bezobsługowy biznes, bez człowieka, prowizja za transakcje i tak Jak ja zaczynałem wchodzić na rynek krypto, 2016, końcówka, to to było przecież nie do pomyślenia. Ludzie nie wiedzieli, co to bitcoin, e, w urzędach, nawet skarbowych, nie wiedzieli, jak to rozliczać. Było masa problemów, nie radzili sobie z nowością. Dzisiaj wchodzisz, masz normalnie, tak jakbyś do sklepu, wszedł pełen automat. E, na, na dworcach są sklepy te bez, bezobsługowe, bez, prze, w sensie bez człowieka, e, też wszystko na aplikację i to jest dzisiaj dla nas norma. Tego wychodzi masa, jest masa nowości. Każdego miesiąca trafia kilkadziesiąt tysięcy nowych aplikacji, rozwiązań, które na jeden przycisk robią niesamowite rzeczy. I my się tym już jakoś specjalnie nie emocjonujemy, nie zachwycamy. Jest to dla nas takie akceptowalne, normalne. Więc to jest takie moje przemyślenie. A co tam się dzieje jeszcze biznesowo? Wczoraj nagrywałem rolki na cały miesiąc. Co prawda mm, mieliśmy pewnego rodzaju awarię, bo skończyło się, na, skończyło się miejsce w telefonie i 28 filmów nagraliśmy na 28 dni. Pewnie od czerwca będą już puszczane na rolkach, TikTokach, shortcach. Będę tymi filmikami linkował do mojej darmowej grupy. Zbierał maile i kierował od razu na produkty na sprzedaż. Zobaczymy, jak to będzie się zwracało finansowo i ile ruchu będzie generowało. Ale generalnie, mam obstawione wszystkie obszary w tej chwili w firmie. Czyli ja, jako Tomasz Guzik, codziennie publikuję dla ciebie treści na YouTube, Piotr Szyszka, mój wspólnik, ustawia kampanie płatne, reklamowe. Na face'ie i instagramie wyświetlam się tam w reklamach e, i generuję każdego dnia nowe lidy do moich lejków, Czyli mam już kolejny obszar zajęty. E, Patrycja z mojego teamu e, zajmuje się rolkami TikTokami, będzie mi montować. Nagrywała mnie wczoraj, będzie to montować. Oj, przepraszam. I będzie publikować, czyli będzie zdjęty ze mnie ten proces. Oraz mam też tutaj pod swoimi skrzydłami Jakuba. i Jakub pozycjonuje mi za pomocą AI bloga. Codziennie powstają nowe wpisy, cały czas coś tam się nowego dzieje. I ja go przeszkoliłem i teraz on dla mnie to robi. I tak naprawdę ja jestem wszędzie, może poza podcastami, ale też mam pewien pomysł na proces, jak. E, tutaj właśnie też Kuba mógłby mnie wesprzeć w e, kopiowaniu po prostu moich filmów z YouTube'a na podcasty. Tylko nie mam do końca przekonania do tych podcastów, bo one do, on, on, u mnie za bardzo nie działały. Pozyskałem może w całej historii firmy z, dwie, z dwóch klientów z podcastów, z czego jeden to był jakiś niski, niski e, niska wartość zamówienia, więc bez szał, bez szału. E, więc jestem na wielu płaszczyznach się pojawiam. Myślę, że moja buzia, jak mnie oglądasz, śledzisz, to wpadasz w moją bańkę informacyjną i wyświetlam ci się bardzo często. Więc udało mi się przebić taką, taki poziom rozpoznawalności, że byłem bardzo niszczonym specjalistą, a dzisiaj jestem może nie w tym topowym mainstreamie, bo jeszcze trochę pracy muszę wykonać, podejrzewam 2-3 lata, ale. Ale już się mocno pojawiam, tak? Czy wyświetlenia miniatur na YouTube 400 tysięcy razy miesięcznie. Oczywiście to nie, jest, nie są unikalne osoby, ale docieram do kilkudziesięciu tysięcy, którym się wyświetle razy, kilka razy tam w skali miesiąca. Co jeszcze? Mamy tutaj mm, cały czas schodzą acy na Face'ie i Instagramie, więc docieram, do, bo tutaj komunikują mi ludzie z różnych. Pobocznych branż, że im się wyświetlam, że mocno się tutaj e, pojawiam i, i reklamy atakują, więc cały czas, wczoraj jeszcze puściłem reklamy na YouTubie, żeby podkręcać te, te, te zasięgi. Jesteśmy naprawdę wszędzie, a teraz jeszcze dojdzie Instagram. W ostatnich dniach y, troszeczkę mi follow skoczyło na Instagramie. Y, po malutku, małymi kroczkami, staram się tam częściej publikować storiesy, częściej wrzucać posty, bo ja wiem, że tam też siedzą moi klienci. E, tylko muszę to wszystko rozkulać. Tak jak z każdym kanałem, gdzie budowałem swoją rozpoznawalność czy to LinkedIn, Facebook i tak dalej, YouTube dzisiaj buduję buduję te zasięgi, to na początku było zawsze ciężko. To, to nie, nie przeskoczysz pewnych etapów. Musisz pracować, szczególnie ja widzę teraz różnych ludzi, mentoringuje szkole, mamy takie indywidualne wsparcie i, i uczę, e, uczę takie osoby, no to, no to ja widzę, że te początki są bardzo trudne, bardzo trudne. Szczególnie jeszcze teraz mamy piękną pogodę, ludzie mniej siedzą w telefonach, mniej siedzą na komputerach i te początki są bardzo trudne zasięgowo. Ale jestem dumny z, z, z chłopaków, którzy tutaj się starają, robią robotę, publikują, tworzą, dają ludziom wartość, i to się przekłada na liczby i na klientów. Ale em, zdecydowanie większość osób przegra, bo nie będzie w stanie tak sobie zorganizować dnia, żeby pociągnąć ten temat aż tak mocno. Braknie wam czasu, braknie wam różnych aspektów, dlatego ja jeszcze nie mam dzieci i, i, i tak dalej i mogę sobie pozwolić na bardzo mocny zapierdziel, ale zdaję sobie sprawę, że jeżeli bym miał rodzinę taką pełnoprawną, biegałyby mi tutaj maluchy, to, to byłoby to o wiele trudniejsze, e, dlatego ja wiem, że ta organizacja czasu, pracy i, i pewnych e, aspektów, e, po prostu polegniecie. Część osób polegnie. Ale nagroda jest bardzo wysoka. Ja to widzę już na przestrzeni tych ostatnich 4,5 roku, kiedy jestem aktywny. Tak naprawdę YouTubeowo, gdzie cisnę mocno YouTube'a, tak naprawdę mocno, 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 a nie, nie tylko z doskoku, to jest myślę, że półtora roku. Także naprawdę siedzę i cisnę. A nie, nie gadam tylko, że, że cisnę. I w półtora roku udało mi się naprawdę przebić do, do fajnych liczb i zbudować rozpoznawalność. Praktycznie w tygodniu dostaję praktycznie no przynajmniej jedną dziennie wiadomość, że cześć, panie Tomku. Oglądam cię na YouTube, dajesz mega wartość. Fajnie, że się dzielisz taką wiedzą. Więc to jest dużo, tak? Bo przecież są pewnie dziesiątki ludzi, którzy myślą sobie podobnie, ale do mnie się nie odezwą, bo nie mają ochoty. Ty, jeżeli jesteś właśnie taką osobą, która ogląda mnie, napisz do mnie na LinkedInie, Facebooku, że mnie oglądasz, że mnie śledzisz, napisz może maila. Będzie mi bardzo przyjemnie, i fajnie jest zbierać od Was feedback. Bo ja wtedy wiem, w jakim kierunku podążać z moim kanałem, z, z nowymi formatami i z różnymi rzeczami. Ja sobie powolutku buduję tą armię, armię użytkowników. Na razie was jest kilkaset, ale później to będzie już tam tysiąc osób w dobę na przykład na odcinek. To już jest wystarczająco. To już, to już w agencji marketingowej takie dotarcie, to to już jest często kilkaset tysięcy złotych przychodu miesięcznego przy takim dotarciu. Naprawdę, nie trzeba mieć dużych liczb. Jak ktoś myśli, że tysiąc wyświetleń na odcinek to jest mało, to nie ma zielonego pojęcia o, o YouTubie i o możliwościach, jakie YouTube daje. Naprawdę, jeżeli tworzysz taki content sfokusowany, tak jak ja robię różnego rodzaju poradniki, gdzie daję wezwanie do działania, gdzie optymalizuje te poradniki pod SEO i, I każdy z tych poradników na mnie pracuje, ich, ich, ich jest już w tej chwili tam kilkaset. Wiadomo, że nie wszystkie filmy są takimi poradnikami, niektóre są pogadankami, ale jak masz kilkaset filmów i wszystko jest pooptymalizowane ładnie. Dodane rozdziały, dodane opisy yy, i one się gdzieś tam fajnie zaindeksują. No to, to naprawdę te 1000 wyświetleń na odcinek, yy, po pierwsze pasywnie one dalej łapią te wyświetlenia, więc teraz jest 1000, potem jest 1200, 1500, 2000. Jeżeli zbudujesz sobie taką, 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 ta, ta, obudujesz kontentem swoje nazwisko. No to spokojnie naprawdę można sensownie zarabiać. Ja jeszcze nie jestem na etapie, tak jak słuchasz mnie, oglądasz bardziej to jest kilkadziesiąt tysięcy i zmierzam w kierunku 100 miesięcznie niż kilkaset, ale ja wiem, że jeżeli te zasięgi skoczą, skoczą możliwości, coś się zadzieje ciekawego, być może wystąpi w jakiś odcinkach sponsorowanych na dużych kanałach biznesowych, to będzie kolejny jakiś punkt zwrotny i coś się nowego biznesowo u mnie zadzieje. Najważniejsze dla mnie jest budować dzisiaj swoje media. To dużo osób popełnia te błędy, że bardzo mocno skupia się. Nie wiem, ja. PR zacząłem budować w tym roku, jakkolwiek można to powiedzieć, ale to jest efekt uboczny mojej pracy, czyli jakiś występ w telewizji, gdzieś tam gościnnie, jakiś wywiad udzielony. Teraz w czasopiśmie e, będę marketingowym pisał o AI-u i, i, i w, 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 zacząłem się pojawiać tutaj na jakichś konferencjach, i to są pewnie takie działania PR-owe, a nie sprzedażowe, ale. Yy, ale ja to zrobiłem po kilku latach, a ludzie zaczynają swoją karierę od PR-u, a nie mają własnych zasięgów zbudowanych nie mają marketingu, czyli po, poszli mocno w PR, a nie mają zasięgów, bo, bo są na czyimś kanale. Jeżeli oni stworzą swoją treść u siebie, to nikt ich nie obejrzy, każdy będzie miał to daleko w nosie. I ci, którzy są regularni, pracowici, którzy mają poukładane tutaj w głowie, są mądrzy, mają coś do przekazania, oni będą wygrywać. Także tak. Słuchajcie, jestem w ogóle Wam bardzo wdzięczny, że tak długi watch time mam odcinków, bo to, co oglądacie mnie tam. Te moje treści, to jest dla mnie zaskakujące, że to może być dla Was aż tak interesujące, że spędzacie ze mną tyle, tyle czasu. Biznesowo wdrażam nowe lejki, staram się połączyć ze sobą dwa lejki marketingowe. Jeden lejek mam na auto-webinary, a drugi lejek mam na tani produkt, który później kieruję do Appselorów. Po pierwsze w nocy, tam jeszcze wczoraj wieczorem pracowałem nad rozbudową tych lajków, żeby maksymalnie zwiększyć wartość koszyka klienta. A druga sprawa, będę musiał jakoś sprytnie, już sobie to rozrysowałem, wrzucałem na storkę. Kto mnie nie obserwuje na Instagramie, to przejdźcie teraz na Instagram, kliknijcie follow, bo tam wrzucam od kuchni takie rzeczy. I tam... E rozrysowałem sobie, jak połączyć te lajki ze sobą, komunikacją mailową, jakie zrobić, wykluczenia między sobą, bo mam już różne gamy produktów, porobiłem już kilka tych produktów i muszę to tak spiąć, żeby powykluczać to wszystko, żeby nie bombardować mailami ludzi, jeżeli już coś kupili, żeby nie dostawać dalej komunikatów, bo wiem, że to ludzi wkurza. Ale na pewno moje maile będą ciekawe, merytoryczne, ale przede wszystkim też sprzedażowe. Ja... W każdym moim medium, czy to YouTube, Instagram, Facebook, ja uczę ludzi kupowania, to jest bardzo ważne. Ja buduję wokół siebie taką aurę niedostępności, że ja jestem drogi, że ciężko się do mnie dostać. Buduję wokół siebie taką aurę, że trzeba u mnie kupować, zostawiać pieniądze, że ja nie jestem jakimś tam bezpłatnym doradcą, frajerem, który wam zrobi wszystko i nic za to nie weźmie tylko e, cały czas komunikuję, wszędzie są linki, kup, 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 kup. Ja się nie boję sprzedawać i to jest bardzo ważne. E, słuchajcie, ja uważam, że zostawiam w internecie mega wartość, dużą i potężną ilość darmowych rzeczy. I jeżeli ja sobie coś sprzedam, zarobię dodatkowe pieniądze na sprzedaży takiego kursu, takiego, śramtego, konsultacji, mentoringi i wpadnie mi z tego tytułu trochę siana, to ja nie czuję się z tym źle, bo ja daję Wam potężną wartość z tych rzeczy darmowych. Myślę, że naprawdę wiele ludzi, którzy w ogóle się do mnie nigdy nie odezywali, wdrożyli moje techniki do biznesu i ten biznes im wystrzelił. Pozyskują dzisiaj dwa razy, trzy razy tyle klientów na wyższych marżach i mi dziękują wewnętrznie, ale nigdy mi o tym nie powiedzieli. Takich ludzi jest pewnie setki. Setki, bo to, to nagrałem już 4, to jest 407 film, rozumiecie to? A teraz będzie jeszcze wjeżdżały Shorty. <laughs> Przeplatane długimi odcinkami, o siódmej rano short, o tam dziesiątej na przykład długi odcinek, i to wszystko będzie cały czas pracować i zwiększać moją widoczność i zasięgi. Ja daję wam bardzo dużo. Pamiętacie moje motto z Liktina: rozdaj ludziom więcej niż u innych można kupić za pieniądze, rozdaj więcej wiedzy niż u innych można kupić za pieniądze, a nigdy nie zabraknie ci klientów. Ale ja nie jestem taki, że bo obserwuję tu. U różnych twórców taki motyw, że oni bardzo dużo dają, że oni kolejny etap lejka, bo u mnie jest tak darmowe, i wchodzimy, bramka mailowa, kupujemy. Tak? To jest standardowy schemat. A są y, twórcy internetowi, którzy. Dają darmowe, potem bramka mailowa, potem darmowe, potem darmowe, potem darmowe, potem darmowe, i tacy ludzie nie będą mieć pieniędzy, bo nie potrafią sprzedawać, nie mają kompetencji sprzedaży. Oni budują wokół siebie aurę rozdawacza, tak? Że to jest taki tani podwykonawca, który rozda wszystko za darmo, żeby tylko zdobyć maila. A po co ci mail od osoby, która nie ma intencji zakupowej? Zastanów się. Ja do swojej listy gromadzę. W dużej mierze przedsiębiorców, osób, osoby, które czytają mojego bloga, czyli już są wyedukowane, szukają jakichś rozwiązań, jakiejś frazy w Google, trafiają na stronę, zostawiają maila. Albo klikają pod filmami na YouTube, zostawiają maila. Albo klikają w reklamę, zostawiają maila, ale są to przedsiębiorcy. I na pierwszym styku z Marko, od razu oferuje tani produkt, wejściowy. Tak? One time offer. I ja sobie... Dzięki temu edukuję ludzi, że u mnie się zostawia pieniądze. A problem jest taki, że wielu twórców uczy ludzi, że najpierw wartość, 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 gary tak kiedyś powiedział, i oni dają wartość, wartość, i finalnie nigdy nie dochodzi do transakcji, bo ten lead jest już tak wymielony contentem, że on nie kupi, tak? Już, do, już nie czyta Twoich maili nawet, a ty dopiero zaczynasz wprowadzać jakieś tam e-booki za 9 zł, a, a, on, a on już cię nie czyta, bo już macie dość, bo już komunikacja mailowa leci pół roku z wartością. I on uważa cię za wartościowe treści, a i tak nie kupuje. Macie tak, macie, zgodzisz się ze mną, że macie tak, że obserwujecie kogoś, ma mega wartość, ale już obserwujecie go tak długo, tak długo, że przestajecie lajkować jego wpisy, że już skanujecie jego treści, a nie czytać od deski do deski, bo już wciągnęliście tą wiedzę, już was zainspirował, już wam dał merytoryczną wartość i dzisiaj się już powiela. Tak, jak mnie oglądasz, to nie musisz oglądać 400 odcinków, tylko włącz sobie 20 najnowszych tak, z ostatniego miesiąca i wsiągaj tą wartość, ale nie sądzę, żebyś potrzebował wszystko wiedzieć albo słuchać moich przemyśleń sprzed 3 lat, kiedy byłem gorszym przedsiębiorcą. Miałem mniej doświadczenia na przykład, mniej kampanii za, za mną stało. E, tak? Więc e, bardzo ważne, ja to będę podkreślał na każdym kroku. Uczymy ludzi, że u nas się kupuje produkty. Od samego początku reklama, bramka mailowa, Ciach, sprzedajemy. Bo jeżeli ich wychowamy na darmówkach, to potem mamy bardzo nikły potencjał sprzedażowy, szczególnie w drogich produktach. Bo jak my dajemy darmo, 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 darmo i nagle wyskoczymy z kursem za 1000 zł, no to będzie zgrzyt. Będzie zgrzyt, będziemy otaczać się. Darmówkami darmowymi, śmieciowym ruchem. Można to aż tak ostro powiedzieć, że to jest śmieciowy ruch, e, gdzie później wysyłacie maile i on ma dużo open rate, ale ludzie nie klikają i nie kupują, nie płacą, więc e, później m, później odratowanie takich koszyków, przekonywanie do zamówień jest dużo trudniejsze. Dlatego u mnie w całej komunikacji mailowej będzie wartość połączona ze sprzedażą. Daję Ci próbkę wartości, tutaj kupuj próbka, kupuj, próbka, kupuj e, i, i to ma według mnie sens. Dzięki temu ta lista mailowa się szybko zwraca, bo przecież płacisz też za utrzymanie bazy. Ja też część baz teraz przeniosłem na Active Campaign, który jest ultra drogi, ultra drogi, <grym> za 1000 maili 300 zł miesięcznie, e, no to jak masz większą bazę, to to idzie w tysiącach pewnie już. E, więc koszmarnie drogi jest Active, więc trochę bazy trzymam na MailerLite, trochę na, na Active. Bo Active ma integrację z moimi Ever Webinar, czyli tymi webinarami z playbacku, dlatego tam sobie trzymam takie najświeższe lidy, mam tam troszkę wyższe open rate niż w Mayerlecie, nawet zdecydowanie wyższe, więc mimo wszystko płacę. Zobaczymy, jak to będzie w, w, pod kątem konwersji. Każdego dnia kapią mi zamówienia jakichś kursów, produktów, e-booków, konsultacji, więc cały czas się coś kręci. E, więc tylko będę zwiększał skalę i dodawał nowe rzeczy w tych lejkach moich I, i, i zwiększał budżet, żeby więcej ludzi nasypać do tego lejka. Żeby każdego dnia na przykład pozyskiwać docelowo, nie teraz, ale jeszcze za jakiś czas, e, na przykład 100 maili dziennie, płacić sobie parę stówek wacy i, i 100 maili dziennie, niech ci wpada do listy, to masz miesięcznie 3000 wartościowych osób wyedukowanych, takich, która. Jest gotowa kupować Twoje e, produkty. I e, co jeszcze bym Ci chciał powiedzieć o lead magnetach? Wielu moich kolegów robi, według mnie, błąd. Ja im to mówię, ale nie, nie każdy chce posłuchać. Kto skorzysta, ten skorzysta, ale moi widzowie skorzystają. Lead magnet. Jeżeli masz koszt pozyskania lida na webinar z playbacku 3 zł, i masz koszt pozyskania lida na e 3 zł to lepiej wydać na autowebinar, ponieważ ten człowiek będzie Cię lepiej znał niż pobierze ebooka, raz go otworzy, wyłączy. Nawet nie masz analityki za bardzo, żeby to zmierzyć, chyba że wrzucisz to w jakieś narzędzie typu Sellizer do ofert, to rzeczywiście pomierzysz jakiś czas, ale generalnie ludzie pobierają darmowe e e-booki. wrzucają je gdzieś tam do kosza, nie czytają ich. I to jest koniec. Masz maila, masz kontakt do takiej osoby ale ona zapłaciłeś za ten kontakt, a ona dopiero ma bardzo niską tą relację z tobą. A jak wrzucisz go tak jak ja na autowebinar, ja mam średni watch time webinarów 40 minut. Czyli dzisiaj odcinek też będzie koło 40 minut. Więc jeżeli ktoś mnie ogląda, bo ten odcinek będzie miał watch time'u parę minut. Tak? Maksymalnie może pójść do 10. Ale jeżeli słuchajcie, jeżeli ktoś Obejrzy Twój webinar, pozna Twoją historię, bo ja w webinarze bardzo mocny nacisk kładę na historię. Ludzie się ze mną utożsamiają, widzą do jakich wyników doszedłem, będąc na ich etapie i 40 minut mnie słuchają to jest gigantyczna wartość dla mnie na long term. Oni do końca, no oni może nie do końca życia, ale przez najbliższe lata będą pamiętać, kim jest Tomasz Guzik, jak pojawi się gdzieś moja twarz to oni będą mnie pamiętać, że to jest ten gość z internetu, który w jakimś tam kontekście mnie usadzą. To jest ten youtuber, to jest ten twórca, to jest ten właściciel agencji reklamowej. Jakieś skojarzenia będą mieli, im bardziej biznesowe, tym lepiej, bo bardziej lepiej, żeby mnie nie kojarzyli, że o, to ten, co wrzuca filmiki na TikToka, tylko o, ten, co trzepie kasę na kampaniach reklamowych, właściciel agencji reklamowej. I my musimy wypozycjonować, ale już nie w cało, tylko wypozycjonować naszą markę w kontekście właśnie tego, że my się kojarzymy z finansami, z biznesem, z zarabianiem, z takimi twardymi merytorycznymi tematami, a nie z głupotą, śmiechem, hichem i z brakiem wyników i z wodolejstwem. Bo najgorsze, jak ktoś tworzy content, ale jest to wodolejstwo, którego się nie da oglądać. Bo Wy, mimo że ja nie mam wypasionego studia, na razie studio się pojawi, ja Wam to obiecuję. <tum> to masz guzik, dotrzymuje obietnicy, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Ale chodzi mi o to, że <tum> liczy się ciekawy, merytoryczny content. A Jak ktoś robi wodolejstwo, napiszcie mi w komentarzach, czy ja leję wodę, czy daję jednak Wam wartość. Bo według mnie to jest wartość. Ja bym chciał to usłyszeć, wszystko, jak miałem 20 lat. E, a dzisiaj sam, sam tego uczę. E, czy to studentów, mentoringów i tak dalej, i bla, bla, bla. Tych, tych, te wszystkie osoby, które mają ze mną styk, czy moi widzowie, raczej coś ciekawego wynoszą. Więc pozycjonujemy się, po pierwsze, w kontekście biznesowym, a nie, nie możemy być tak mocno kojarzeni jako twórca internetowy, tylko jako osoba, która robi biznes, i wykorzystuje social media i tworzenie, proces twórczy, jako narzędzie do pozyskania klienta. Czyli nie jako e, pozycjonujesz się jako twórca internetowy, który dzieli się darmową wiedzą, tylko to jest specjalista, któremu trzeba płacić. Bo ludzie robią mylne rzeczy, bo ktoś tam mówi, że o rozdaj za darmo, a gość bierze za konsultację tam 861 zł, tak. U mnie 700 netto to tyle wychodzi u mnie konsultacja za godzinkę. I ktoś mówi, o pisze na LinkedInie, rozdaj wartość, a nie rozdaję wartości, rozdaję. Kilkaset, mam już blisko chyba 200 artykułów na blogu i 400 ponad filmów na YouTubie. I oczywiście też każdego dnia praktycznie postuję na social media, tego już nawet nie liczę, bo tam nie ma takich wskaźników, żeby sobie to policzyć. Ale to jest kilkadziesiąt postów miesięcznie, w roku to pewnie jest kilkaset. No ale ten trzon, podpozycjonowanie, czyli YouTube i blog, no to jest blisko 600 treści. Ponad, ponad 600 treści. Wyobraźcie sobie, że idę do 1000 treści i to się wszystko wydarzy w ciągu pewnie roku. Jak będę shortował i dawał długie formy, no to jest potencjał, że przekroczę za rok na przykład 1000 filmików. Gdzieś, tysiąc treści I, e, i, i to nie jest wartość. Jak możesz obejrzeć tysiąc moich treści, przeczytać, obejrzeć w zależności co lubisz, bo jedni lubią czytać, inni słuchać podcastów, a inni oglądać wideo. E, I jak masz tyle wartości, to nie wyobrażam sobie, żebyś ty teraz za bramką mailową dawał jakieś śmieciówki darmowe, jakieś raport odbierz, raport PDF. A potem z tego nie ma lidów, Dziwię się, że z tego nie ma transakcji. Ty musisz ludzi wychować na kupujących. Czyli od razu zapisałeś się do darmowej grupy, dostałeś wartość w postaci darmowej społeczności, to zapłać już za mini kurs. A jak chcesz pójść dalej, bo już widzisz, że gość mądrze gada, kup upsell. U mnie upsell jest 267 zł, w ostatnich dniach fantastycznie się sprzedaje. I ludzie mi ufają z zimnego ruchu, czy skądś z reklamy, z tam, skądś tam. Klikają i kupują. Ja ich wychowałem i oni będą w stanie, obejrzą troszeczkę tego kursu, bo też nie jest tak, że ludzie oglądają kursy od deski do deski, niektórzy kupują i nie przerabiają. Ale chodzi o to, że on już mnie zna, obejrzał jakąś reklamę, zobaczył mnie na wideo, jak się prezentuje, kupił mój kurs. Dołączył do grupy, i teraz jest szansa duża, że ja go przekonwertuję na dalszym etapie. Że jedna osoba na 10 zapyta mnie o usługi marketingowe w agencji, żebym poprowadził marketing i w zależności od skali, czy to jest drobny klient, to pójdzie może na konsultacje, wykupi sobie pakiet konsultacji jakiś, na przykład dwie godziny w miesiącu. A, a firma większa, która już wydaje budżety. Zaufa nam w pełni, podpisze umowę i będziemy razem ustawiać sobie reklamy. I, i, I to się dzieje, bo ja od samego początku, kiedy już ktoś wchodzi za bramkę mailową u mnie, jest bombardowany przekazem sprzedażowym. I ja mam w dupie, że tam jest jakiś trigger, wyzwalacz, zegarek i tak dalej, że ktoś może się z tego śmiać. Albo ktoś, ktoś mi napisał maila, że to na mnie nie działa, te techniki sprzedażowe na mnie nie działają, ale na większość ludzi działają. Jeżeli ja widzę w analitykcie, na portfelu, przede wszystkim na koncie bankowym, ja widzę, że to działa, to ja tego nie wyłączę, <laughs> tylko po prostu brnę w to i zwiększam budżety reklamowe. Tutaj po weekendzie, bo dzisiaj jest weekend, yy, nagrywam to jeszcze w weekend, wypuszczę to już w przyszły tydzień, ale będziemy podnosić budżety reklamowe i jeszcze te wyniki skalować, 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 skalować. Tak. Cały czas sobie stabilnie. Buduję jakąś taką otoczkę, yy, że klienci będą ode mnie kupowali. Co jeszcze ciekawego, z tych auto autowebinarów tutaj muszę popracować, bo mi się buźka nie nagrała, tylko sama prezentacja, będę musiał dodać komentarze do tych auto autowebinarów i będę myślał, rozkminiał, jak podnieść konwersję. Pewnie strona sprzedażowa leci i tak dalej. Ponieważ ludzie nie do końca kupują, w ciągu tygodnia tylko trzy transakcje się zadziały. To, to nie jest ten pułap, który mnie interesuje, bo chciałbym jedną sztukę dziennie chociaż sprzedać. Ale wpadłem już na pomysł, jak na zapleczu tych ludzi monetyzować. Będę kierował, kiedy już te wszystkie produkty zaprezentuję za kilkaset złotych jednorazowa transakcja. To będę te dwa lejki kierował do propozycji mentoringu. Mentoring będzie. E, już płatny high ticket'owo i będzie z podpięciem karty, żeby ściągało przez, przez 6 miesięcy, 6-miesięczny program mentoringowy i tam będą najbardziej zaangażowani użytkownicy. I tak zbudowany lejek ja go skończę w ciągu myślę 3 tygodni, tak, tak dopięty lejek ze wszystkim, myślę, że będzie w stanie będę mógł sypać w reklamie, ile będę chciał, bo i tak się to będzie zwracać długoterminowo ten lifetime value klienta będzie bardzo wysoki, roas myślę też zachowamy na sensownym poziomie i, i co jeszcze? Biorę się mocno już na dzisiaj siadam i do nagrywania kursów, bo sporo tego sprzedaję, a mam niepoaktualizowane, niewypuszczone wszystkie lekcje, więc napieprzam, napieprzam i wrzucam na platformę. Dużo się dzieje. Dowiodzę wartość. Te lekcje będą petarda. To wszystko, co wrzucam już i tak macie tam kilka, prawie że 10 godzin materiałów na platformie, ale będę cały czas to wszystko wrzucał, aktualizował, stopniowo dodawał nowe, ciekawe lekcje. Jak wychodzą nowe narzędzia, to nowe rozwiązania pokazywał. Jakiś taki najnowszy know-how, który działa. Aktualizował Wam te kursy, żeby to była petarda, żeby ludzie, którzy obejrzą taki kurs, od razu chcieli kupić coś więcej, pracować ze mną indywidualnie lub yy, korzystając z usług naszej agencji, wtedy Piotr przejmuje tutaj stary Piotr Trzyszka jest u mnie Prawą ręką, która jest odpowiedzialne za obsługę klienta i acy i, i, i tego typu tematy, ale pracujecie ze mną, pracujecie z moją firmą, z moją agencją, więc tak to, by, tak to by wszystko wyglądało i się spinało. Dlatego te webinary jeszcze z nich nie jestem w pełni zadowolony, ale tak obuduję te dwa lejki, że będę w stanie pchać grube tysiące w reklamę, a to będzie się wszystko mielić i zwracać. Mielić i zwracać, mielić i zwracać. Eee, podpisałem jeden fajny deal, gdzie mamy podstawkę plus dużą prowizję od fajnych wyników, więc to po, po może nam pozwolić wyskalować. Mam kilka tematów w ogóle nowych osób, które chcą podjąć współpracę od czerwca więc myślę, że przychodowo ciśniemy, ciśniemy i to zaprocentuję do końca roku będę bił rekordy, myślę, przychodowe i będę na dużo wyższym etapie niż jestem obecnie. W końcu po roku po, po roku ciężkiej pracy, harówki e, będziemy bić kolejne wyniki, kolejne rekordy, kolejne doświadczenia biznesowe. Bo troszeczkę rok staliśmy w miejscu, ale ta strategia, którą podjąłem, że napierniczam marketing, zamiast, szli, zamiast marnować setki godzin na, na cold maile, budować te procesy cold mailowe i bazować na podwykonawcach, e, stwierdziłem, że po prostu moja gęba musi się Wam wyświetlać, musi, musicie, e, muszę robić marketing, bo po prostu ja jestem. Uważam, że jestem genialnym marketerem. Ja wiem, że jestem bardzo pewny siebie, ale jestem genialnym marketerem, dlatego ja muszę się cały czas wyświetlać moja buzia musi się wyświetlać. A jak zrobię sobie zęby, troszeczkę może wrócę na siłownię, żeby troszeczkę muskulatury odzyskać z dawnych lat, garniturek i będę top jeden, tak? Ja będę top jeden. To jest kwestia czasu, bo ja tak kocham marketing, że jestem w stanie pracować ciężej niż wy. I tak jak mówię, nie mam jeszcze założonej rodziny, więc jestem w stanie wstawać o piątej, kłaść o pierwszej. Nie czuję na razie jakoś specjalnie, żeby mnie to obciążało. Bardzo fajnie się dzieje. Czasami potrzebuję odpoczynku, ale też możecie mi podpowiedzieć, w jaki sposób wy odpoczywacie bo ja szukam różnych rozwiązań odpoczynku, który by mnie relaksował, ale ja najbardziej odpoczywam, kiedy pracuję. I tutaj jest problem, tak, bo nie wiem, co mam. Ciekawego robić, żeby tutaj, żeby tutaj odpocząć, zrelaksować się. Chcesz podjąć ze mną współpracę, kupuj moje produkty, kursy, konsultacje, jeżeli chcesz podziałać marketingowo, wejdź na darmowarozmowa.pl lub zadzwoń do mnie bezpośrednio na 602 727 263.